Poranek Ameryka ponownie zagościł na piątej alei, która jest miejscem 85. Parady Pułaskiego. W dzisiejszym odcinku relacja z tego wydarzenia oraz obraz młodej nowojorskiej Polonii. Tysięcy Polaków, którzy maszerują piątą aleją, duża część to najmłodsze pokolenie Polonii, które gwarantuje przyszłość tej imprezy. W Nowym Jorku Polonia, młoda Polonia jest bardzo zwarta. Studenci i młodzież bardzo aktywnie działają w klubach studenckich przy uczelniach uniwersyteckich, które też w przypadku, gdy takiego klubu nie ma, zakładają. Także jest to Polonia bardzo ambitna, zmotywowana do działania i taka, która chce się trzymać razem i wspólnie działać nad wspólnymi projektami. Parada dla nas, myślę, przede wszystkim jest wspaniałą okazją na pokazanie swojej polskości, pokazanie jej dumnie całemu światu. Parada to jest to jedno wydarzenie w ciągu roku, podczas którego wszyscy Polacy schodzą się w jednym miejscu i są w stanie powiedzieć, że jesteśmy Polakami. To jest coś, czego nie należy się wstydzić i myślę, że młodzi ludzie przede wszystkim korzystają z parady jako z okazji na to, aby móc dumnie wyrazić siebie jako Polaków. Intensywne przygotowania do parady trwają. Między innymi w polskich szkołach rozpoczynają się już 2 tygodnie przed początkiem przemarszu. Pierwsze ustawienie będzie tak, nazwa szkoły, czyli baner szkoły, potem będzie sztandar. Potem za sztandarem ksiądz proboszcz idzie i dyrekcja szkoły. Za dyrekcją szkoły będzie platforma nasza z muzyką. Na platformie będą jechały nasze malutkie dzieci. Naszym symbolem takiej polskości są koszulki, które rodzice zakupują. Koszulki są wykorzystane nie tylko na paradę, ale przez cały rok szkolny, ponieważ raz w miesiącu mamy lekcje patriotyczne. Nauczyciele na lekcjach wprowadzają w tematykę, kto to był, przede wszystkim Pułaski, co zrobił takiego, że my tu w Ameryce mamy ten Dzień Parady Pułaskiego. Nauczyciele w klasach też pokazują poprzednie parady, żeby zainteresować uczniów tym wyjściem. Oni nie wstydzą się swojej polskości. Myślę, że są nawet bardzo zadowoleni z tego, że są Polakami i na bardzo często podkreślają. Będzie to bardzo dobrze widoczne w czasie parady, bo będzie naprawdę tam bardzo dużo. Nie tylko ci, którzy tam uczestniczą w paradzie w tym sensie, że oni idą, ale będzie ich widać też na zewnątrz, na chodniku stojących, gdzieś tam pozdrawiających. Jak Dawid będzie szedł, to od Dawida idziecie ręka tak, na odległość, dobrze? Nie ściśnięci, tylko na odległość. To jest dla mnie bardzo wyjątkowe i ważne wydarzenie. Bardzo się czuję dumna, że mogę brać w nim udział, mogę chodzić razem z moją polską szkołą, mogę reprezentować taką grupę ludzi. Przechodzimy tutaj co piątek, co sobotę i się uczymy i mówimy po polsku i dla mnie to jest bardzo ważne, ponieważ umiem w 2 językach mówić, po angielsku i po polsku. I czuję się bardzo szczęśliwa, że mam taką okazję to reprezentować w moim mieście w Nowym Jorku. Przygotowania do parady trwają nie tylko w Nowym Jorku, ale także w okolicznych Stanach. W związku z tym przenieśliśmy się 80 km od Manhattanu, gdzie w stanie Connecticut przy ulicy imieniem generała Pułaskiego funkcjonuje jedna ze szkół, której uczniowie już niebawem wyruszą piątą aleją. Jak często parada się odbywa? Raz w roku jest to wielkie wydarzenie, na które szykują się wszyscy Polacy. Polacy chcą się pokazać. Chcą pokazać, że nie istnieje tylko Nowy Jork, New Jersey, że też jest, Connecticut. Oprócz tego, że jadą miejscowi, z Nowego Jorku przeprowadziło się bardzo dużo ludzi do Connecticut i oni też z nami jadą na paradę. Na paradzie Pułaskiego pojawimy się 156-osobową grupą. Jedzie nas 3 autokary. Jedzie 5 organizacji. Prowadzi nas parafia, później idzie polska szkoła, koło gospodyń nowoczesnych, wojownicy Maryi i na końcu zespół pieśni tańca Polania.
Czego nie możecie zapomnieć na jutrzejszą paradę? Nie wiem. Flaga! Dobrze. Jest to dla nas wielkie przeżycie, ponieważ spotykamy inne grupy, inne parafie, inne szkoły i widzimy, jak wielu nas tutaj jest na wschodnim wybrzeżu, którzy mówią po polsku, którzy żyją polskością i którzy budują Polonię tu w Ameryce. Jestem dumny, że jestem Polakiem, bo ja chodzę na paradę i ja chodzę do polskiej szkoły, chodzę do kościoła i chodzę tańczyć na Polanie. Święto Polskości na Manhattanie rozpoczyna się tradycyjnym polonezem w wykonaniu także młodej Polonii. Jak mamy przedziałek, to minimalnie z przodu ma być widać jeszcze przedziałek, tak pół, 1 centymetr dosłownie, nie? Żeby nie było tak, że jest na czole, żeby nie było tak, że jest z tyłu. Parada Płaskiego dla nas jest wizytówką. Cieszymy się, że mamy taką możliwość pokazać się tak naprawdę całemu światu, ponieważ w Nowym Jorku, mówmy się, jest masa pełnej kultur, zresztą ludzie mieszkają właśnie w tym mieście i dla nas to jest tak naprawdę forma wizytówki, w której możemy pokazać siebie jako Polaków, jako zespół, jako osoby, które są zaangażowane w polską kulturę. Będąc tu przez kilkadziesiąt lat, w mojej opinii teraz widzę, jak się to wszystko zmienia. To właśnie ta młoda Polonia teraz jakby przejmuje ster i chodzi na te parady, chodzi na wszystkie bale zorganizowane o Polonii, dla Polonii, żeby podkreślić ten swój charakter narodowy, ten nasz polski charakter, szczególnie w takim wielokulturowym mieście jak Nowy Jork. I ja myślę, że to daje im dumę. Spójrz na nich. Oni są dumni, że przychodzą na zajęcia, że tańczą polski folklor, że reprezentują naszą polską kulturę. Ubieranie te stroje, to tak czuję się bardzo blisko do Polski. Nawet jak tutaj jestem w Nowym Jorku, to czuję się, że jestem bardzo bliska tak do rodziny polskiej. Trzymaliśmy kciuki za pogodę. Nie było łatwo, ale jednak udało się. Polonez przeszedł Piątą Aleją. Mamy wspaniałą tradycję, nie tylko z tą organizacją, ale ze wszystkimi organizacjami polonijnymi. I jeszcze raz podkreślam, że jest to naszą dumą, że możemy tutaj zaprezentować nasz polski folklor tu na Piątej Alei. Jak zwykle jest magicznie, jest super, bardzo jesteśmy dumni, że mogliśmy poprowadzić tego poloneza i że jesteśmy w jakiejś części odpowiedzialni za to, że podtrzymujemy tradycję. Once again, a round of applause for all of our 2022 dignitaries of the Pulaski Day Parade. This is our Polish tradition to welcome you and the Grand Marshal and all the honorable guests with the bread and wine. Proud and privileged to commemorate with you the memory of a noble man, brave man, who fought for independence and freedom. I thank you for your support, our Polish brothers and sisters. Naszą paradę polskiego otwierają wspaniali policjanci z Nowego Jorku. I'm out here. Rain or shine, I stand with my Polish brothers and sisters to say thank you for what you do for our city, and we're looking forward to the parade. Ojczyzna, ale Polska jest w moim sercu najgłębiej i najlepiej, więc dlatego jestem zawsze na paradzie Pułaskiego i pierwszą niedzielę października czcimy wielkie święto tutaj wielkiego generała, wielkiego naszego człowieka, Polaka, który walczył o wolność naszą i waszą.
jest taki jeden dzień w roku, kiedy wszyscy Polacy się spotykamy i potrafimy manifestować swoją polskość, swoją siłę, swoją narodowość, kulturę i tradycje. Także mimo to, że pogoda nie była na początku taka fajna, to frekwencja dopisała, bardzo dużo Polonii jest i cieszymy się, że tu jesteśmy i możemy reprezentować nasze barwy ojczyste. W Nowym Jorku jestem któryś raz, enty raz, ale tak jak powiedziałem, pierwszy raz na paradzie, więc jest to jednak przeżycie mimo wszystko. Parada Pułaskiego to silna obecność także różnych delegacji z Polski. Od lat w paradach uczestniczy LOT. Nasz narodowy przewoźnik. W ramach budowy tej relacji, takiej specjalnej relacji z Polonią, zdecydowaliśmy się uczestniczyć w każdej paradzie Pułaskiego i w każdej paradzie 3 maja. To jest celebracja polskości przez ludzi, których przodkowie wiele, wiele lat temu przyjechali do Stanów Zjednoczonych. I pomimo upływu czasu te osoby cały czas utrzymują łączność z Polską, cały czas mówią w języku polskim. Cały czas wysyłają swoje dzieci w sobotę do dodatkowej szkoły po to, żeby się polskiego języka polskiego uczyły. Cały czas utrzymują łączność z polskim kościołem. I cały czas dbają i troszczą się o Polskę. I za to chciałbym bardzo serdecznie podziękować. LOT sercem z Polonią! Od 50 lat! Bardzo łatwo jest zapomnieć o kraju przodków, mieszkając w tak pięknym kraju jak Stany Zjednoczone. Bardzo łatwo jest po prostu zostać Amerykaninem, bo bycie Amerykaninem to jest powód do dumy. A pomimo to ogromne rzesze Amerykanów polskiego pochodzenia nie tylko przyznają się do polskości, ale wręcz tą polskość w dniu parady na ulicach Nowego Jorku celebrują. Święto polskości w Nowym Jorku to także między innymi koncert związany z Miesiącem Dziedzictwa Polskiego, który organizowany jest w Central Park. Jesteśmy w centrum Manhattanu, a tak naprawdę w centrum Central Parku, bo Central Park to jest też takie miejsce bardzo kultowe. Tutaj na tej scenie występowały największe gwiazdy i też amerykańskie gwiazdy, ale nie tylko. I my dziś tutaj z różnymi wspaniałymi artystami, takich jak Messiah, Cleo czy Golec Orchestra, możemy być częścią tego świetnego wydarzenia, jakim jest Parada Pułaskiego i to, co się działo dzisiaj na ulicach Nowego Jorku na 5 Avenue. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że Cię mam, za to, że jestem przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z Tobą mogę iść po jego kres. Bardzo się cieszę, że mogłam dzisiaj z Wami spędzić ten wspaniały dzień. To ogromna radość, kiedy widzę tyle biało-czerwonych, uśmiechniętych, radosnych twarzy, świętujący tutaj nasze polskie tradycje w Nowym Jorku. Jestem ogromnie dumna z tego, co Polonia robi, jak kultywuje nasze tradycje, historię, naszą wolność. Jaki jest plan na Wasz dzisiejszy występ? Co zagracie? Oczywiście Golec Orchestra zaprezentuje największe przeboje Golec Orchestry, ale też takie nowe piosenki pojawią się z najnowszej płyty Symfoetnik, ale też mamy niespodziankę, mianowicie będzie dedykacja dla Ukrainy. Jak wszyscy wiemy, wojna na Ukrainie trwa cały czas. Chcieliśmy w pewnym sensie oddać jakby tej całej sytuacji hołd. Tylko raz ja i ty, nikt mnie nie osoba, każdy z nas. Tylko razem ja i ty, przetrzymamy każdy trudny czas. Tylko razem ty i ja, podniesiemy nasz donośny głos. Tylko razem ty i ja, solidarnie udźwigniemy los. Święto polskości w Nowym Jorku za nami, a ja zapraszam Państwa na kolejny przystanek Ameryka. Do zobaczenia. Tylko razem my i my utworzymy najpełniejszy krok. Tylko razem.
pierwszy raz.